Dzień dobry, kochani, na kanale Karty na Miłość. Skarbeczki, nowy rok, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Czytanie miesięczne na miesiąc styczeń 2023. Moje kochane strzelce. Zawsze tak jest na początku roku, że myślimy: ojejku, co to będzie za rok? Będzie drożej, będzie gorzej, ojejku, i narzekamy, jęczymy. I wiecie, i tak się programujemy niepotrzebnie. Mam nadzieję, że dla Was będzie to cudowny miesiąc i tak jak się pozytywnie zacznie, tak się może wreszcie te kłopoty skończą i pozytywnie się rok też zakończy. Żeby tak było, to sobie postanowiłam, że zacznę od przyjemnych rzeczy, że dam Wam fajną kartę, to znaczy z moich delfinków ukochanych i syren. I tak kochani, zrobię na początek, ale chciałabym Wam też serca moje podziękować za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Wiecie, że jestem rozliczana z tego i bardzo serdecznie Wam dziękuję, że zostawiacie łapkę w górę za zobaczony film w ramach wymiany energii, że zostawicie ślad w komentarzu. To wiecie, że nie musi być elaborat. Wystarczy kwiatuszek, strzelec, cokolwiek, strzała. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę jestem bardzo wzruszona. A jeśli jeszcze skarby sobie kanału nie subskrybowaliście, to naciśnijcie sobie, kochani, subskrybuj i będziecie natychmiast otrzymywać informacje o tym, że jest nowy film. Tak jak wrzucam, a nie pojawi on się u Was na YouTube na przykład za miesiąc, jak już będzie po. Tak, słoneczka, tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Wybrałam dla Was kartę. Mam wrażenie, że to będzie coś miłego, coś przyjemnego. Przypomnę tylko, aha, talia główna to dzisiaj Arcanum Tarot, a talia dopowiadająca oczywiście Ciro Marchetti, boski tarot, tak? Pomocna osoba! Ktoś chce Ci pomóc. Pomyśl, kto to może być. Zainicjuj kontakt. Ja wiem, strzelce. Ja znam strzelce, moje kochane. Wy się wstydzicie poprosić osoby o pomoc, bo wy wszystko same umiecie zrobić. Ja wiem o tym. Ale czasami trzeba. I ktoś, ten ktoś naprawdę chce pomóc. To nie jest tak, że sobie tam coś o wymyślili. Chodźcie, pokażcie te wasze wyzwanie. Kochani, zanim zaczęłam wam kłaść karty, to przypomniało mi się, jak pewna pani dzisiaj mi napisała, że we wszystkich horoskopach piszą, że będę miała złodzieja, że będę miała oszusta, że mam uważać, pilnować torebki. A tymczasem u was, strzelce, wasze wyzwanie na miesiąc styczeń to 7 mieczy. Osoba, która wykazuje się pomysłowością, sprytem, wykorzystuje okazję w niezbyt uczciwy i niezdrowy sposób. Osoba, która kocha ryzyko. Osoba, która niezbyt może mieć uczciwe zamiary. No kochani, czy taki będzie miesiąc, to się okaże. Ale na pewno będą w styczniu takie sytuacje, że będziecie przekonane, że sprawy są na przykład takie, a okaże się, jak porozmawiacie na przykład z tą pomocną osobą, że wam się to zdawało. Że wy byliście tak w święcie, wierzyliście, że tak jest, że na przykład ta osoba nas nie zdradza, tak w to uwierzyliście, że wzięliście to za prawdę, tymczasem dostajecie dowody do ręki. I dupa. No i co? Tutaj na tej karcie widzę wasz częściowy sukces, ale to jest sukces dzięki podstępowi, dzięki zdradzie, dzięki temu, że kogoś musieliście okłamać, kogoś musieliście zdradzić, zaufanie może zostało zachwiane, jakieś ukryte motywy, bo... Jak to powiedzieć? Śmiać mi się chce.
karta szpiega, detektywa. Wy możecie kogoś śledzić, wy możecie kogoś obserwować, chodzić za mężem, za żoną, kombinować, o Jezu, skrywać jakieś tajemnice, strzelce. Co tu się u was będzie w tym styczniu działo? Dajcie znać, bo dopiero się film zaczął, a ja już nie mogę tutaj z wami. Co przeszkodzi, albo co pomoże? Jest tu jakaś kobiecina. Albo pomoże kobiecina, albo przeszkodzi. Zobaczymy. Królowa kielichów. Myślę, że jak będziecie chcieli coś załatwić, zwracać się do kobiety. Jeżeli chcecie iść do awans, iść do kobiety. Ryba, rak, skorpion, może być. W każdym bądź razie, skarby, ta osoba jest rzetelna, jest konkretna, jest kochająca matka, kochająca żona. Ona pomoże we wszystkim. Możecie do niej iść. Ja tej karty nie kładę tak, że wam przeszkodzi, bo ona wam pomoże. Zwracamy się tutaj, kobiety zwracają się do kobiet, mężczyźni zwracają się również do kobiet spod tych znaków. Mogą być spod tych znaków, ale kochani, nie muszą, tak? Co odchodzi do waszej przeszłości? Stanowczość. Takie narzucanie własne, to jest wasza karta. Kochani, ten król buław to jest wasza energia, to jest wasza karta. I w tym styczniu właśnie odrzucicie, kochani, tą, jak wam to powiedzieć, tak lubicie narzucać, tak, na siłę czyjeś swoje zdanie, żeby ktoś, tak jak król lubi rządzić, to wy też lubiałyście i wy w tym miesiącu nie będziecie kontrolować, nie, będziecie kontrolować dla swoich zamiarów, ale odrzucicie, bo zobaczycie, że możecie dużo stracić. Tak? Być może trzeba będzie, kochani, może dotąd byłyście uparte, właśnie. I zejdziecie z tego i już nie będziecie się upierać. Być może byłyście takie odważne, asertywne i w tym miesiącu trochę przyhamujecie, bo zobaczycie, że nie bardzo wam to wychodziło, tak? Podejmowałyście ryzyko, ale się dwa razy może zastanowicie, czy trzeba. Tutaj mamy dla osób samotnych takie coś, że nie będzie was interesował już taki człowiek, który lubi rządzić i mieć taką twardą rękę, że musi posiadać za wszelką cenę, ani taka osoba, która na przykład rzuca się w oczy i bardzo przyciąga płeć przeciwną. Wy takiej osoby nie będziecie chciały. Raczej będziecie chciały osoby, która nie przyciąga tak płeć, tak? Może jakiś prezes, może jakiś szef odchodzi, słuchajcie, na emeryturę bądź z waszego zakładu, bo tu mamy pozycję króla, czyli starsza osoba po 45 roku życia. Może ten ktoś odchodzi, ten dyrektor, prezes, szef, kierownik, może się okaże, o przepraszam, może się okaże, że od nowego roku jest ktoś inny, tak? Co mamy w podstawie? A, cały czas w podstawie wyciągam 10 kielichów. Wy myślicie, kochani, przede wszystkim o rodzinie. O tym, żeby wszystkim było dobrze. Wam, rodzinie, dzieciom, wnukom, przyjaciołom, sąsiadom. No, po prostu rewelacja. Bardzo się cieszę, że to jest na tej pozycji, bo ewidentnie dla mnie świadczy to o tym, że jest dla was coś ważne. Pewne wartości są dla was ważne. Rodzina, miłość. Szczerość to jest dla was najważniejsze. Idziemy, co w głowie, co w sercu. Zostawiacie za sobą sprawę, którą nie umiałyście ruszyć do przodu. A zostawiacie ją dlatego, że wasze starania nie przynosiły efektu. Czyli jeżeli kogoś kontrolowałeś nadmiernie, sprawdzałeś telefon bądź coś. W tym miesiącu z tego rezygnujesz, bo to ci nie przynosi żadnych plusów. Zostawiasz stanowisko na rzecz drugiego, bo tutaj zarabiałaś mniej. Przez 8 lat miałaś tyle samo. Zostawiasz, idziesz na nowe. Wiecie? Zostawiamy na przykład głupie myślenie. Zostawiamy na przykład, co możemy zostawić za sobą?
myśli, że nam się nie uda, i teraz zmieniamy swoje postępowanie, swoje myślenie, tak? W głowie zostawiamy to, co mówiliśmy, nie uda się. Zmieniamy, mogłabym powiedzieć nawet, kochani, że zmieniamy się o 180 stopni, żeby było dla nas lepiej. Sprawdźmy coś w niedalekiej przyszłości. No, poprosicie o pomoc kogoś. Zajmiecie się pracą, ale to tak rzetelnie, że albo będziecie pracować nad związkiem rzetelnie, albo będziecie w pracy i tutaj ta pomocna osoba jest tutaj na tej karcie. Tak karty rezonują, kochani, z wami. Chciałam dwa wyrazy naraz połączyć. Nie wiem, co to miało wyjść. W każdym bądź razie, kochani, pracujecie rzetelnie, wykonujecie swoją pracę na typu miano pracownik miesiąca, korzystacie z pomocy osób, nie jesteście w tym sami. Myślę, że w niedalekiej przyszłości albo chcecie znaleźć porządną pracę, albo znajdziecie już. W każdym bądź razie trójka pentakli mówi, staracie się bardzo i dostaniecie... Bo wiecie, że dostaniecie za to porządne wynagrodzenie. No, to nie będzie praca na odwal się. Być może trzeba będzie użyć sprytu i poprosić o pomoc 5 osób z pracy, tak? No, czemu nie? Jak was tutaj... Słuchajcie, no dobrze. Tutaj mamy osobę, która się dokształca, tak? Bo tutaj paś, kochani, jak on się nazywa, tych denarów, jak on się nazywa, tu mamy, mówi o tym, że można się, kochani, dokształcić, douczyć, jeżeli czegoś na przykład nie wiecie, zgłębiacie swoją wiedzę, dużo czytacie, dużo pytacie. Dla mnie to jest kolejny cel do zarobienia pieniędzy. Wy tutaj powinniście się skupić na tym, co wam przyniesie zyski. I to zyski finansowe. Dla mnie to będziecie się w styczniu kierować głównie rozumem. Będziecie rozsądne. Nie wiem, jeżeli zajmujecie się handlem, to ja tutaj widzę bardzo fajne transakcje finansowe. Bardzo fajne. No. Ja chciałam powiedzieć, że na razie żadnych kart nie dokładam, że macie bardzo fajne czytanie. No. Wygadałam się, może teraz trzeba będzie. Ludzie z zewnątrz, no i dupa. No, wiedziałam. Tu będzie się trudno z kimś dogadać. Wy będziecie w pewnym momencie w styczniu, że będziecie miał wszystkiego dość. Wszystko będzie na waszej głowie. 10 osób będzie coś od was chciało. Zostawcie mnie w spokoju, tak widzę. Dajcie mi już spokój. No i powiedziałam, że nie dokładałam kart i muszę dołożyć. Dlaczego 9 buław? Może żona coś będzie chciała, może teściowa coś będzie chciała, w pracy coś będą chcieli, dużo, dużo rzeczy do załatwień, dużo jeżdżenia po lekarzach, dużo wiadomości. Jeżeli macie jakieś, kochani, sprawy sądowe, to tutaj widzę, że trzeba będzie jechać, trzeba będzie mówić, będzie trochę stresu, wszystkie oczy będą skierowane na was, trzeba będzie mówić, kochani, prawdę. Dla niektórych moich strzelców, kochani, to wy się możecie dowiedzieć o kochance swojego partnera. To jest dla części z was przekaz, nie dla wszystkich, ale jeżeli słuchają mnie strzelce, które są w tak zwanych trójkątach, to słuchajcie, tutaj jest zapowiedź tego płomiennego romansu. Nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie, ale nie wiecie, co dalej z tym zrobić. Jesteście w potrzasku. Na początku się cieszyłyście, a potem nie wiecie, co z tym zrobić. I chyba ten as mieczy mówi mi, że chyba będziecie chciały poważnie porozmawiać. Nadzieje bądź obawy. Cesarzowa.
Jeżeli słuchają mnie strzelce, które chcą mieć Dziusia, to proszę zrobić w tym miesiącu wszystko tak jak trzeba. Bo jest spora szansa, żeby w tym miesiącu dowiedzieć się, może w waszej rodzinie się urodzi dziecko, ale kochani, to też taki przekaz, że będziecie dobrą szefową, dobrą matką, dobrym szefem, osobą taką, która myśli bardzo pozytywnie o innych, chce pomóc, jest taka rodzinna, może tutaj właśnie matka pomoże. Kochani, karta wynikowa mówi rycerz mieczy. Rycerz mieczy jest osobą, która szybko mówi, która kieruje się, jest takim bojownikiem, która kieruje się, ona ma taką naturę burzliwą, tak? I wy możecie, kochani, ja wiem, wy jesteście, kochani, takimi właśnie osobami, których trudno w wodzach utrzymać, ale słuchajcie, wy będziecie śmiało dążyć do swoich potrzeb. Nie będziecie się obawiać, będziecie szybkie, pilne i to, co będziecie chciały, to uzyskacie. Bo rycerz mieczy dla mnie to jest taki idealizm, to jest gwałtowność, ale to jest zdolny człowiek do wszystkiego. To jest osoba, która sama zrobi na przykład karmnik, która nie idzie do sklepu i nie kupuje karmnika dla ptaków. To jest osoba, która broni swojego zdania, bo ona w to wierzy i ona jest przekonana, że ma rację. To jest bardzo obrotna osoba, także wy strzelce będziecie, a jeżeli prowadzicie samochód, to noga z gazu, bo pan policjant. No, nie przekonacie go. Nie i koniec. Ja wiem, że wy będziecie chciały za wszelką cenę mu powiedzieć, że tak nie było. On wam pokaże na nagraniu, że tak było. Kochani, może się też zdarzyć tak, że dla części moich kochanych strzelców pojawi się osoba młodsza. Ale rycerz mieczy zawróci w głowie, szybko was rozkocha i nawet nie zauważycie, jak zniknie. Nie wiem, czy w styczniu, czy potem. Jeżeli jesteście w związkach, to będzie takie, wiecie, tak sztywno, tak ozięble, o. Dla mnie rycerz mieczy często ma dwie osoby na przykład. I co by mi tutaj też sugerowała ta karta? Że lubi mieć kilka osób. Być może spotkacie się z chirurgiem w tym miesiącu, bo rycerz mieczy to zawód chirurga. Być może chcecie iść na jakiś zabieg, ale i problemy z tym, z układem nerwowym, kochani. Agresja. Szybko będziecie mówić, szybko będziecie działać. Bez pomyślunku. No, uwaga na alkohol w tym miesiącu. Uwaga, uwaga, bo źle może być. No, możecie potem żałować. A, możecie się pochorować w tym miesiącu. Coś tutaj widzę. Jakieś choróbsko może się przyczepić. To co, sprawdzimy, kochani, co jeszcze dla was. Co jeszcze dla moich kochanych strzelców na miesiąc styczeń. No pewna sprawa, która będzie w tym miesiącu, troszeczkę będziecie przybici tą sprawą i najchętniej byście tam nie poszli, ale nie będzie tak źle, jak będzie się wydawało na samym początku, dobrze? No, będzie jakieś spotkanie w sądzie, kochani. Z bliskimi osobami bardzo was to zaboli, być może musicie podać męża o alimenty, być może się będziecie sądzić o coś. Suma summarum skończy się dobrze. Uwaga też na sąsiadów, nie mówiłam wam, uwaga też na sąsiadów. Mogą się czepiać, jak pan parkuje, jak pan stoi, wiecie o co chodzi, nie? No...
Słuchajcie, wy tutaj macie jakąś pracę, którą się wykonuje rękami. Jakąś działalność może chcecie otworzyć, może coś dodatkowego. No. No i mamy jednak ten sąd. Patrzcie, kolejna karta, która mówi o. Chyba w tym styczniu albo pójdziecie jako świadki do sądu, świadkowie, albo będziecie w sądzie coś zapisywać, podpisywać, bądź sami będziecie musieli tam iść. Coś na rzeczy jest. Kochani, na koniec moja ulubiona wyrocznia. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, by zostawić ślad w komentarzu, tak? Tą karcioszkę chcę. Skarby, moi kochani. Pusta studnia. Pusta studnia. Słuchajcie, bardzo ważna będzie cyfra 37. Jeśli chodzi o kartę wyroczni, zapamiętajcie sobie, kochani, 37. Dla mnie pusta studnia. Tutaj nic nie ma. Tu te zasoby wody zostały zmniejszone do zera. Może umniejszacie siebie dla kogoś innego. Ta karta mówi, że w tej sytuacji, kochani, nie ma nic dla was. Studnia wyschła. Trzeba zacząć jeszcze raz. Podziękujcie Bogu, jeżeli wierzycie w Boga, za to, co macie. Może macie do czynienia z brakiem wzajemności, miłości. Może nie musicie reagować tak gwałtownie, jak do tej pory. Z tej dziury, jeśli tam wpadniecie, to sami nie wyjdziecie, wiecie o tym. Więc potraktujcie tą kartę jako dar i podążajcie za wodą. Kierujcie się warstwami. Szukajcie nowego źródła. Być może w podziemiach są jakieś strumienie. W podziemiach, czyli coś trzeba wydobyć ze środka, z siebie. Może trzeba, kochani, właśnie wyjść z tej karty siedmiu mieczy, z tego małego oszusta. Może lubicie kłamać. Nie opłaca się, bo ta studnia jest pusta. A dobrze by było, gdyby tu była woda. Ale macie przekaz. Ho, ho, ho. Strzelce, wszystkiego pięknego na ten miesiąc. Napiszcie, jak z wami rezonują, tak? Buziaki, kochani. Do usłyszenia niedługo. Pa, pa.